Europejską, precz z Unią Europejską. Dzieci, precz. Dzień dobry, proszę pana, jeżeli pan by się chciał wypowiedzieć dla mediów, co to oznacza ta skrzypawka? Czy oni są za szczepieniami? Według... Myślę, że chyba tak. Aha. Nie wiem, co oznacza ten transparent. No razem, no to wiadomo, że to lewa. Ale tutaj, ale tak, lewa pole jest strzykawka, czyli są za przymusowymi szczepieniami. Nie, tak, zapewne tak. Aha. My jesteśmy przeciw. Tak, my, ja też. Na przykład, no wolność, po prostu wolności. Ja na przykład uważam, że szczepionki są po to, żeby po prostu chronić nas, prawda? A to niczym nie chroni, bo to nawet nie jest szczepionka, od tego zacznijmy. A czy pan, ja właśnie są przekreślone flagi Unii, bo to jest tak, że chyba Trybunał Konstytucyjny dał możliwość, że państwo może przymusić do tego, do szczepienia. No, to jest bardzo złe, uważam. Tak, tak. Czyli to Unia się godzi na przymus, można by tak powiedzieć. No, myślę, że oni nawet za tym są, a nie się godzi. To dużo jest, bardzo się cieszymy, że jest dużo świadomych. No ja też się właśnie cieszę, myślałem, że będzie o wiele mniej ludzi, ale na trasie widzę dużo ile, ludzi. A ile jest? Trudno mi powiedzieć, ale parę tysięcy, no bo to tak się ciągnie przez prawie cały Nowy Świat. Sporo ludzi jest. Sporo. No. Trzeba by mieć drona i zobaczyć. Nie, nie jesteś na dronę. Zobaczę jeszcze co i dziękuję. Segregacji sanitarnej.